Macie przy sobie krzyże. One są znakiem i symbolem własnego krzyża, ale nie wolno się do niego przymierzać bez Bożej łaski i bez Bożego miłosierdzia. I dlatego dzisiaj będziecie próbowali ludzkie siły, na ile one są w stanie udźwignąć to, co w życiu zostało przygotowane dla każdego z nas przez Bożą opatrzność, ale także co zostało przygotowane przez naszą ludzką słabość. Nie warto żyć normalnie, trzeba żyć. Ekstremalnie! Przekonują księdza biskupa? Nie. No. No to biskup wysoko poprzeczkę zawiesza. Ale to zostawimy na koniec ewentualnie. Przekonają tym, co przeżyją. A przeżyją wiele. W Ewangelii padły dzisiaj takie słowa. Kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Albo w innym tłumaczeniu odzyska. To nic innego jak parafraza tego, co powiedzieliśmy do początku, że nie warto żyć normalnie, tylko warto, a nawet trzeba żyć ekstremalnie. To już sam dokończę. Kto nie chce żyć ekstremalnie, ten straci swoje życie. A kto żyje ekstremalnie z mojego powodu, ten je zachowa albo odzyska, jeśli już je stracił. Żyjąc ekstremalnie, tracisz. Nie jest ci dobrze. Nie jest wygodnie. Boli. Chcesz uciec pod kołdrę, bo zimno. Bo coś mi się stanie. Ale takie życie ma sens. Takie życie ma smak. Wtedy stajesz się indywidualnością. Osobą, która ma wpływ na rzeczywistość. A nie rzeczywistość ma wpływ na niego. To tak jak z pogodą w górach. Nie sztuką jest wyjść przy ładnej pogodzie słonecznej. Sztuką jest wyjść wtedy, kiedy jest źle. Kiedy pada. Kiedy jest zimno. Kiedy nie będzie widoków. Kiedy wcale nie będzie wygodnie i komfortowo. Gdy to zrobisz, przestajesz być miernotą, a stajesz się indywidualnością. Ja dziękuję bardzo księdzu biskupowi za to, że chciał do nas przyjechać. Nie było tutaj żadnych problemów. Pamiętam, w zeszłym roku poszedłem do księdza biskupa z ekstremalną drogą krzyżową, oczywiście z obawami, bo pomyśli jakiś wariat, prawda? Coś tu chce robić, jakiś ekstremalnego, nie może normalnie żyć, tylko coś tam kombinuje. I zapytał się, czy będą ludzie. No i przyszło 250 osób. W tym roku, jak poszedłem do księdza biskupa z propozycją trasy 72-kilometrowej, to zapytał, a czy ktoś na to w ogóle pójdzie? No i poszło 50 osób. Także w przyszłym roku myślę, że jak wybiorę się do księdza biskupa, to pytanie będzie, czy jest tam też miejsce dla mnie? No i specjalnie, żeby przekonać księdza biskupa, nie warto żyć normalnie, trzeba żyć... ekstremalnie! Otóż to. W chrześcijaństwie nie ma alternatywy. Ekstremalny i normalny. Ekstremalny jest normalny i normalny jest ekstremalny. Nie ma chrześcijaństwa innego. Normalność w chrześcijaństwie jest zawsze ekstremalna. I ekstremalność jest normalna. I dlatego my jesteśmy w chrześcijaństwie gigantami, a nie karłami. I dlatego idziecie na tę drogę krzyżową. Jak to zrozumieć, że nie ma alternatywy, jeżeli się chce być prawdziwym chrześcijaninem? To się zapytajcie Chrystusa na tym krzyżu, którego będziecie dzisiaj cały czas nieśli ze sobą. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Siostry i bracia w Chrystusie, kapłani, klerycy, siostry zakonne,
weźcie ze sobą nie tylko własne sprawy, ale też sprawy innych, Kościoła, świata, drugiego człowieka, ażeby w ten sposób włączyć się w tą przedziwną tajemnicę świętości i zbawienia, jakie Chrystus proponuje i czego dotykamy w sposób bardzo namacalny właśnie od wydarzeń Niedzieli Palmowej aż po poranek Zmartwychwstania. Pana za wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą Ciebie.